Kiedy pierwszy raz zobaczyłeś swojego faceta na billboardzie i stwierdziłaś, wow, przystojniacha? Znaczy, pierwszy raz to nie pamiętam, ale bardzo fajnie wyszła Wistula. Za każdym razem zresztą fajnie wychodzi. Także myślę, że to był ten moment, gdzie zobaczyłam go w Szczecinie nawet, w sklepie. Wiadomo, że tu w Warszawie to jest jakby inaczej, jest tego więcej i częściej. A idąc nawet z córką moją, szłyśmy gdzieś tam w galerię. No zobacz, mama, tata jest, nie? No i faktycznie, to dawaj zdjęcie, zrobimy, tacie wyślemy. On gdzieś wtedy był akurat na jakimś zgrupowaniu. I to jest bardzo miło i bardzo fajne. Naprawdę, super uczucia. Czy życie w Szczecinie pomaga? To tak jest pół na pół, bo wszystko ma swoje plusy i minusy. Tak, małe miasto, mniejsze miasto właśnie ma swoje plusy tego typu, o czym mówisz, że jest bardziej takie kameralne, że jakby tam mam zupełnie spokój. Chociaż jak tutaj jestem, też nie czuję, żebym była jakoś, nie wiem, oblegana. To mnie akurat nie dotyczy i jest okej bardzo. I nawet przechodzi mi czasami przez myśl, że może byśmy tutaj się sprowadzili. Mam tutaj swoje koleżanki, przyjaciółkę. Mamy tutaj dużo w ogóle przyjaciół, więc myślę, że też fajnie byśmy tutaj się odnaleźli, ale Kamil jest takim lokalnym patriotą i raczej mnie odwodzi od tej decyzji, także myślę, że na razie zostaniemy przy Szczecinie. No tam dzieciaki też mają swoje jakby miejsce, tak, życie i też i tak mają w życiu już tyle zmian, że nie chcemy im jeszcze tutaj w Polsce tych zmian fundować. Starczy, że za granicą co chwilę zmieniają kraj, więc no na razie zostaniemy przy Szczecinie, ale Warszawa dla mnie jest bardzo fajnym miejscem i myślę, że też by tutaj mi było dobrze. Ostatnie pytanie, ponieważ pojawia się mnóstwo poradników dla kobiet przed Mistrzostwami Świata. Na zasadzie nie przechodzisz przed telewizorem od 18 do 21, możesz iść do koleżanek itd., itd. Jest to poniekąd strasznie szowinistyczne, poniekąd śmieszne, niektórych śmieszy, niektórych wręcz żenuje. Z perspektywy dziewczyny, która to przerobiła na żywo i jej chłopak gra w tym telewizorze. Co możesz powiedzieć wszystkim, którzy się z tego nabijają i mówią, że to jest takie święto każdego mężczyzny i kobieta wtedy powinna iść do koleżanek i nie przeszkadzać? Znaczy w ogóle na tą chwilę to dla mnie to dziwi mnie, że ja znam same dziewczyny takie, które też siedzą, ubierają się w koszulki i kibicują, więc dla mnie to jest jakby, nie wiem, czy są jeszcze takie dziewczyny, które muszą iść do koleżanki, bo jest mecz. Ja myślę, że chyba cała Polska będzie kibicować i tak jak było Euro, to opowiadali mi znajomi, którzy zostali w mieście, że jak był mecz, to nie było człowieka na ulicy, że wszyscy oglądali mecz po prostu, więc myślę, że nie muszę nic mówić, bo uważam, że wszystkie panie zasiądą razem z panami przed telewizorami.